Couldn't bring myself to do it. Jesteśmy i gramy. Gita. Again. Co tam chcą ode mnie? Manda. Jup, that's my god. Tylko coś, chyba jesteśmy przy... cicho? No, podejrzewam, że to gra jest taka. I don't like it. Ustawienia, dźwięk jest dobrze. Tam coś jest. You entitled piece of shit! Bardzo mi kierowca. Żebyście mi zobaczyli, jak ja na żywo jeżdżę. Wszyscy się boją ze mną, nie wiem czemu. Jeszcze. Hello. Co tam słychać? Czemu ciągle anglojęzyczni ludzie do mnie przychodzą oglądać GTA? Zero Polaków. Jest jakaś masakra, chyba przestanę przez to GTA grać. Czy GTA, jak oni by woleli? Treat you real nice. I ain't got no diseases. I ain't got nothing wrong with me. Clean and serene, baby. Chyba mi to lubi. Tak się ją atakuje. Yo, mama. Czyli gdzie moja ekipa polazła? Diosa nie widzę. Tu nie ma nikogo. Wszyscy gdzieś pouciekali. What the hell? Teraz gdzie jest mój samochód? Xbox. Nie, no od razu. Myślałem, że koło się zablokowało. A faktycznie, no, zablokowało się.
Jak to to jeździ? Nikt tego nie widział. Because I have to finish campaign. Fabulary. Czy jakkolwiek to się tam mówi. Kolejny achievement sensowo. Nie potrzebujesz w tym samochodziku. Policja oczywiście nic nie widziała. Zaraz on ma swoją kasę. Internet. Ile tam mamy pieniędzy jako mister, jakkolwiek on się tam nazywa. Moje portfolio. Puste. On nic nie kupuje. Pam, pam, pam. Zmiana. Szukamy czegoś, co ładnie poleciało w dół. Teraz mi wyszło w górę. No. Nie da mi kupić. Nie było to. To sterowanie na myśli. Logger, cola. E-cola, o. Otwierdź, kontynuuj. Już policja. Nie ma policji. Samochód. Nope, not yours. Sorry, lady. Get out the fucking way. Okej, mamy to. Teraz by się nam przydało. Co by nam się przydało? Warsztat. Nie ten przycisk. What the hell? Wybierz. Tu jestem, tu pojedziemy. Jedź.
że nie gdzie oni są. Okay. Tu są. What miracle did you want me to perform? Gdzie jest silnik? A. Tyle tylko różnicy. Pancerz. 600 zostało. Kurwa, 5000. O, to trzeba było wziąć. Dobra, co się pozbyć naszych akcji? Podejrzewam, że przez taki czas to nic nie zyskamy, a możemy najwyżej stracić. Nie, coś tam już zyskaliśmy. 0,5%. Dobra, straciliśmy. Akurat będzie na turbo. What's wrong with her now? Turbo muscle caru. Każdy dobywał. Turbo muscle caru instalować to jest normalnie hamstwo. Ale cóż, 37 dolarów zostało. Jak to teraz działa? Turbo słychać. Nie, beznadziejnie to turbo brzmi. Który to był dom? 10 tutaj potem będzie mieszkał ten. A jak on tam było? Nie pamiętam jeszcze ich imię. Tak porozbijać się w GTA. Totalnie bez potrzeby, bez niczego, żadnych misji nie robić, tylko pojeździć. Szczególnie z czołgiem fajnie by było, niestety czołgi nie mamy. Olać turbo. Się sekre się.
Yep, małe główienko. Boże, to elektryczny? O. No, brzmi jak elektryk. O Boże. Tak, single. Nie mam w ogóle nawet tego. Jak to się nazywa, Xbox Live'a. Pożyczonego mam Xboxa od Blade'aka. Zostaje tylko single na razie. To jest piękne. Każda osoba się zachowuje zupełnie inaczej. Dobra, ten pas zapchany. Jak przycięło. Coś się chyba nie doczytuje za szybko z tego dysku. Dzięki. Taki ładny samochód miałem. Co teraz? Teraz będzie pierdol. No. Let's do this thing. GTA w pełnej okazałości. Bierzemy takiego jakiegoś Mustanga. No. No chyba Cobra. O, zdecydowanie. Tylko koło trochę, ale mu musiałem przywalić. To pojeżdżone. Siema, siema. A za takie drifty można nie robić z tym kołem zablokowanym. Nie, to też Lotus. Nie chcemy. A tego przy... O, tego przygarnę. No, to jest Lotus. Ale brzmi jak jakiś elektryk paskudny. Ja bym bardziej powiedział, że to jest ten. Jak to się nazywa?
Tesla? Się ze szkoły odpadł? Od tego to jeszcze nie widziałem. No, nie ma co. Brzmi jak elektryk, ale jeździ porządnie. Następne koło. To w tych starych. Tylko ja się mogę przebijać przez policję. No w sumie pod każdym filmem mam link tutaj do kanału. Czy to znaczy nawet nie tyle do kanału, co do nagrania. Nie ma tak mała rzeźnia. Podoba mi się ten samochód. Kurczę, myślałem, że to jakaś autostrada, ale... To trochę ciężko, jak widać. Myślałem, że coś więcej tu będzie. O, to nie jest skocznia. To jeszcze jeździ? Żadne koło się nie zablokowało? A, przednie jest zablokowane. Tak czułem. No nie mówcie, że ten słupek... Z czego oni je robią? Z tytanu? Wkopane w ziemię na 10 metrów? Na X-ie. Pociąg! A, nie z tej strony. Da się tam wejść? Aha, zrozumiem, że to nie pojedzie teraz. Ej, widzicie co? To się po prostu tnie. Jedziemy. Właśnie, czy ktoś ogarnia tego Xboxa? Bo jeśli dobrze się orientuję, to trzeba mieć to całe konto premium, czy jak to się tam nazywa, Xbox Live, żeby grać online GTA. To chyba do wszystkich gier online ogólnie potrzebne. Teraz nie wsiądę. A, gol, to właśnie. O to mi chodziło. No jest lipa, bo nie będę miał tego konta na razie przynajmniej. Konsolę mam dosłownie na, nie wiem, na może miesiąc niecały. Ludzie, po co ja tu wsiadałem? Ja też jakoś tego przyspieszyć? Ej, mogę przeskoczyć do tego. O, to jest myśl. Jak się wszystko chwało? Aha, nie przeskoczę, bo mnie policja goni.
Nie wiem, ja to mam pożyczone. Chyba ponad 100 trochę. Czy nam prawie 2, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. No właśnie, na rok. Mówię, ja mam konsolę pożyczoną, więc gram sobie na razie na singla, przejdę kampanię, czy tam w całą tą w sekcję fabularną, jak to się nazywa. A trochę tego jest. I z grubsza planuję robić po prostu mały rozpierdziel. No właśnie, jak mu się... Tam jest wyjście. Shows, but he's really good. 1972. I can meet you at Richard's Majestic Lab. Hello. Yo, what the? Did you say what I thought you said? Yep. You're as lame as shit. Ktoś coś widzi? A jak go zabiję, to nikt nie będzie widział, to nie będą mnie gonić? Mówię, ja nie mam pojęcia, nie wiem, ktoś wie może? Za kompa? Ja go kupowałem na części, więc ciężko mi powiedzieć, ale z grubsza 3,5 wyszło za samą jednostkę. Ja chcę ten samochód. Nie, nie dali. Tyle, że komputer to już mam troszeczkę ponad pół roku. Już procesor kupowałem, jak był chyba z generacji czy dwie nawet do tyłu, więc tutaj troszeczkę dziwnie wyszło. Kurczę, jakoś mi nie kręci ta GTA. Ogólnie. Chyba jednak wolę gry na PC-cie. Sterowanie myszką zdecydowanie bardziej mi odpowiada. What the hell is that? Widział. W Battlefielda nie grałem. I jakoś mnie czwórka nie ciągnie. W trójkę grałem kiedyś troszeczkę, ale... Fajnego nowego, żeby się opłacało to kupować w ogóle. Potrzebuję jakiegoś fajnego samochodu. Nie gram w nic z tych MOBA durnych. Bo te gry to są, no, nie wiem, że tak w skrócie powiem, to nie podoba mi się towarzystwo, które w to gra. Wszyscy tylko narzekają, oskarżają się, że przez ciebie przegraliśmy i takie tam. Nie ten klimat. No dobra, ci uciekają. A ja dalej bez samochodu. Co Gimbus? Znowu na dół? A! Kto te barierki robi? Numery pane. A!
Ben Hill. To tak w skrócie wolałem to jakoś delikatniej powiedzieć. No ale taka prawda, gibusiarstwo w to gra. Szczególnie w LoL'a. Jeszcze powiedzmy w Docie coś tam się dzieje. Ale LoL to totalna masakra. Na razie czekam ewentualnie, kiedy ta gra oryginalna wejdzie z Blizzarda, to wtedy będzie można pograć. Ale to jeszcze troszeczkę poczekamy. Bo tam będą wszyscy raczej StarCrafta i pewnie ogólnie Warcrafta, wszystkie gier Blizzarda grali w to. Nawet ze względu na same postacie, które tam będą. No dobra, jestem tu i co? Nie ma żadnego samochodu, nie ma nic. No, zależy. Jednak też ma swój ten cały... Całe to zaplecze sportowe ma LOL, mimo wszystko. Ale to już są umawiane turnieje. Ekipy już stałe grają. Wskakuj. Co to miało być? Gdzie moja taksówka? Ta taksówka mi się podoba w miarę. Oj nie, nie, nie podoba. Kto takimi samochodami jeździ? Do kosmity? No właśnie, gdzie ten kosmita? Nie będzie nowy Mustang jakiś. No to jeszcze wersja fajna. Ktoś mi wskaże tego kosmita? Właśnie, bo to chyba gdzieś na północy było, prawda? O, jeszcze tam nie dojechałem ani razu. Może tu podjedziemy najpierw. Dopiero wczoraj w tą grę zacząłem grać, więc wiecie, za bardzo tu nie ogarniam jeszcze. A, mówisz o tym w lodzie. No to troszeczkę nie po drodze. Musiałbym chyba grę restartować, prawda? Czy da się go jakoś zobaczyć później? Ja gdzieś mam konto do Battlefielda trójki. Tylko hasło zgubiłem, bo to konto było kupowane od kogoś na jakiegoś innego maila i zapomniałem hasło i teraz nie mogę przywrócić. Ła, przywaliłem. Może na razie na tą kolejkę linową skoczę, sobie zobaczę. Tam się chyba... To była chyba największa góra, to z niej ładnie się skoczy jakimś samochodem. Lubimy skoki. Do ducha. A duch też gdzieś na górze, bo ja nie mam pojęcia, gdzie tego szukać w ogóle. Wiem, że coś takiego było. Widziałem ogólnie te sekrety wszystkie, tam przeglądałem sobie na YouTubie. Bo nie miałem bardzo w planach grać tę grę, to ogólnie nawet przejście całej kampanii oglądałem na YouTubie. A że przez przypadek dostałem tak naprawdę Xboxa do rąk, sobie gram. Koło latarni. A gdzie jest latarnia? Latarnia. Jeśli dobrze pamiętam... tak, albo z Loyalus Roy, gdzieś na górze przy tym. Dobra, na razie tam podjedziemy, zobaczymy.
Ups. Jeszcze został zderzak? Czy już nie ma? Jeszcze stoi. Dobra, nie będziemy jakimś amerykańcem jeździć, jak możemy nasz... Szkopski! Znaczy się w sumie to... Polski prawie BMW. U nas to już legenda. Ja pirat? Nie. Po prostu się śpieszę. Wiecie co? Jakbyśmy się dzisiaj skupili na jeżdżeniu, to ja mogę kierownicę do Exa podłączyć. To wcale nie jest pomoc. To muszę kabla przypiąć. Zobaczymy, jak się steruje, bo no, kierownica raczej jest do tego. Tak naprawdę ta kierownica to powstała głównie z myślą o Forie. Bo chcąc nie chcąc, to innych gier wyścigowych za bardzo nie ma na Xboxa. Reszta to typowe arkadówki, tworzone pod pada. Oho, klawiatura ucieka. Ciekawe, jak to będzie działać. Z grubsza może być. Gdzie tu USB było w Xboxie? Jakoś z przodu chyba na górze. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Nie, to jakiś Logitech, ale stańszy, Xboxowy Logitech. Ojejku, zapomniało się. Więc tu rewelacji nie ma. No ma force feedbacka. Ale co tu się nie ma co spodziewać. G25 to nie jest. To mi się popsuło. Ła, troszkę ucieka. No dobrze, teraz jak zmienić pada? Żeby to była jedynka. Anuluj. Wyłącz kontroler. Jest tu taka opcja? Chyba była. Jest. Podłącz kontroler. Podłączam. No. Aha, to teraz bym go odłączył. I podłączył, to będzie jako pierwszy. Nie, no jako drugi gajek. Na złość wykrywa. Ktoś ogarnia temat? Jak zmienić kolejność padów? No właśnie. Włączyłem. Pad jest wyłączony, kierownica jest wyłączona, a dalej jest jako drugi. Włączę w drugie USB, zobaczymy.
co teraz? Dalej jako drugi wykrywa. Houston, you have a problem. Bo to jest jedynka, ale ja nie chcę tego jako jedynkę. Wyłącz kontroler. Pyk, jest kierownica. Mam, naciskam i co, i nic. Mogę sobie z kierownicą sterować wszystkim. Aha, dobra, czaję. Bo to jest jako ten. Wali mnie teraz z gry oczywiście. Dobra, czaję. Bo to jest ten, no muszę jeszcze raz to uruchomić. No nie, bez jaj. Opcje. Ale jakie preferencje ustawienia systemu? Uruchom grę. No powiedzmy. No co to tak ładnie przestawione? O. Czy w ogóle dźwięk? Czy mi się coś... No dobra... Właśnie mi czujnik rozpalił. Podczerwieni. Za biurko. Posko. Dobra. Czytywanie trybu fabularnego. Let's see. Jakby ktoś o muzykę pytał, to muszę wyłączyć ze względu oczywiście na durnego YouTube'a, który mi każdy film, w którym chociaż sekunda będzie jakiejś piosenki znanej, zablokuje. Więc radia sobie nie posłuchamy. Widzę, że tutaj też dźwięk jest, muzyczka wyłączona. Wczytuje się, wczytuje. A czy się wczyta do końca? Everything hurts. Tu mi się coś rozłączyło. No. Ty, faktycznie mi się rozłączyło. A czy mnie słyszycie? Słyszycie. A wy słyszycie, tylko ja nic nie słyszę. Ale wy grę słyszeliście. Oh fuck! Bez jaj. Jak ja mam do samochodu wejść? Dobra, do mojego mogę. Dobra, gdzie mieliśmy jechać? Ale to będą cyrki. Nie da się w ogóle sterować. Misję rzeźnia. Czekajcie, na razie jeździmy. Kierownicę podłączyłem, to musimy pojeździć chwilę. Ja bym chciał na ten cały wyciąg podjechać. Poskakać sobie. Jest wagonik, dwa wagoniki. Dobra, niech sobie będzie. Na razie bez robienia mowy misji. Wow. Beznadziejnie się steruje, to na pewno. Mniejsza czułość. Czy da się mniejszą czułość? Ja z tego co pamiętam, czułości... Mierzenia się nie dało przestawić. Jeśli dobrze pamiętam. Tylko właśnie czułość celowania. W pojeździe. No właśnie. No i co, pojeździmy sobie. Od dzisiaj GTA zostaje symulatorem. Symulatorem rozbijania się po mieście. Nie, faktycznie czuło się straszne. Jest dziwnie ustawione. Podpada, kurczę, wszystkie gry teraz podpada. Mimo, że Xbox ma takie fajne kierownice.
totalnie jest nieliniowe sterowanie, więc pod kierownicę się nie nadaje. Wow, no, nie da rady. Poddaję się. Tym się nie da jeździć. Chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. Wracamy do pada. Ewentualnie na komputerze trzeba będzie wygrać. A powiem szczerze, że o dziwo w GTA 4 wszystko ładnie działało. No i wersji PC-towej. I kierownica leży. Ej, co? Znowu będę musiał ten przełączać. Jeszcze raz włączać. Podłącz kontroler. Zaloguj się. Kamil, wyloguj. Jeszcze raz restart. Lata se podrali. Jezus. Jak ten Xbox chodzi? Jak odkurzacz. No co, jak co, ale pad jest fajny, no mimo, że jestem przystosowany... Ja to przyzwyczajony raczej ja. Do padów... Ła, kabel się zaczepił. Do padów takich bardziej playowych. No. No dzisiaj nową podkładkę pod myszkę kupiłem, więc trzeba będzie potem jeszcze w jakąś strzelankę sobie potestować. Nie, z Lublina jestem. A skąd takie pytanie? FPS. To czy co? Wielki FPS? Z grubsza to co widać na Steamie. Tam macie linka na dole. Chyba mam udostępnione bibliotekę. I większość też gier ze Steama mam zainstalowaną. I w końcu nie dojadę na tą górę nieszczęsną. Dobra, którą misję miałem robić? Ktoś tam coś wspominał. Chyba tu zrobimy, co? Ja to chcę. Vipera zawsze chętnie przygarnę. Najmocniejszy, wolno ssący silnik świata. Osiem litrów? Ile on miał? Chyba tak. Albo 6,4. Może i to jest prawda, tylko w różnych wersjach. O, zdecydowanie jest sterowanie pod pada ustawione. Yo! Nie ma lagów. Twitch ma lagi. Niestety. On zawsze ma lagi. Przyjdzie po narzeka. To na razie.
No i jest ban na YouTubie w tym momencie. Co tam, no gram. Bo tutaj mam więcej widzów na razie. Zresztą GameCrest tam wcale nie jest tak, że nie ma lagów. Zresztą tu będzie więcej osób, jak się pojawi możliwość streamowania na nowych konsolach, więc... Nie ma co tam siedzieć. Twitch ma umowy z... właśnie z Microsoftem i z Sony, więc będzie musiał chcąc nie chcąc poprawić jakość swoich usług. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Oh, shit! Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Oh, my God. Oh! There!
There it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Trochę. Te samochody są prawie niezniszczalne. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Oh, fuck this! Ah, this is gonna kill me. Ah! Fuck, kid. Oh, fuck! Shit. Ah, shit! Hey, there ain't room up there for the both of ya! Throw him overboard! Damn! Oh, they didn't! They fucking shot the engine! Fuck! Get rid of his ass! Get off of him! You got four lanes to throw guys at! You're screwing with the wrong retiree! Hey, ain't you covering me? Get your fucking hands off of him! Shoot this motherfucker in the face already! Hey, shoot this motherfucker! All right, now look for my son! Dad? Wait, you're the guy from the dealership! Yeah, and it's a long story, bro! Jimmy! Oh, kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! Ah! Too close! Pull up on him so he can drop in the car! The fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Hey, this dude's trying to kill me, man! Ah! Crap! What? Come on! Ah, shit! Come on, kid! Hey! Get me off this damn thing! Hey, closer, man! Closer! Hey, get right up the back of that thing! For fuck's sake! Remind me not to come to you for parenting advice! That everyone? All right, time to get the boat back. Ooh, now that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Hold it together. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's... All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough. All right. Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Hey, oops. You lunatic! I need a cab as soon as you can. Oops. Tak to jest, jak się na skrótce chce jeździć. Całkiem od nowa będzie wszystko. Powtórz. O, GG.
Hey, there's a chop shop back there, dog. If you drive us there, we can get the ride. Ej, bez kitu. Wiecie co, muszę coś sprawdzić. Mam w tym Avermedia, mam specyficzną Avermedię, która jest symulator, ma symulator TV. Działa tylko z programami telewizyjnymi 3D. Widok. Yo! Ciekawe jak to działa. Nikt nie patrzy, mam zajebiste okulary. Ej, nawet jakoś to wygląda, powiem wam. My boat. It's just a thing. My boat. Dobra, please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, and look the fuck out! Great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Damn! All right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. Ma być skrót, jak już znalazłem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. What the fuck? Thank you. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. Appreciate it. A teraz coś zmieniamy w samochodzie? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. There you go. All right. Good as new. 2300. Co fajnego zrobimy? Are you trying to think of like the sickest ride that's even conceivable? Power equals pussy. Or maybe like penis in my mom's case. Ile on obniża centymetr? Do it, F! This car is slower than a boat! Get the rims all up in this motherfucker! Rajdowe. Put some roids in its bloodstream. Juice it. Power equals pussy. Or maybe like penis in my mom's case. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Toy boys gonna flock to my mama in this ride. For all the family. My mama's car had almost as much work as my mama. This wagon gonna be sick, homie. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch.
Mom was never that hot on the red, homie. What? Jeszcze tamto muszę zmienić? Oh, no to zrobiłem tak, żeby mogło zostać. Jest jakaś zieleń? Nie, no dobra, nie o coś takiego mi chodziło. Bardziej to. When mom sees a new paint job, she's gonna flip. Ta, jeździmy po polsku. Tak, tak. Jak to było? Przytrzymać? O, właśnie. What? Dach czerwony? I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit fraud guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Your Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man, well... Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together. Tym, ukończono. Co teraz? Jest to złoto 100%. Ani dla śnięcia. Od tego to ja sobie nie odpuszczę. F-dog. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Druga strona też jest, nie ma. Słaby skok. Coś z tym samochodem jest dziwnego. Jakiś tuning? No. No
No. Ale Audi SMS-ka chyba lepiej daje. A psa. This your boy LD, long dead, holla at me. Jak ten samochód lata. Co to było? Gdzie kierunek? O nie, to ta misja. O to pierdziele. Może tak. Wiadomości. Nie, nie dzwoń. Internet, Life Finder, gdzie jest Life Finder? Dzięki, dzięki. Gdzie ten burak? Okej, zobaczmy co tam na giełdzie. Chyba coś miałem wykupione, jeśli dobrze pamiętam. Da? Ale zarobiłem? Słuchajcie. Możesz nie umierać. Rynki. Kupujemy coś? Coś co... O. To może być dobra inwestycja. Ta gra niestety ma swoje ograniczenia. Jeśli coś ma 50-60%, to po prostu już nie ma prawa, żeby spadło bardziej. Więc jest duża szansa, że pójdzie max do przodu. Dobra. Telefonik, kontakty. Zadzwońmy do... Nie do Jimmy'ego, do Meka. Hey, Michael, it's me, man. You doing anything? You want to hang out? Yeah, cool. Cool, I'll come pick you up. O, a ja co teraz mogę sobie zrobić na przykład tak, że przeskoczę do niego? No, co bądź z GTA 5 ma dziwne sterowanie. Takie, no musieli zrobić jakiś kompromis pomiędzy symulacją a tym, arkadówką. Bo przyznam się szczerze, że w czwórce mi się bardziej podobało, z tym, że tam wszystkie samochody miały strasznie miękkie zawieszenie i przez to się ślizgały. To mi, ten motyw mi się podoba. Jezu. Człowieku. Czy niby ja mam? Dobra, pokarta to RS-y. Hey, man! Jak można? W ogóle nie samo sobie sterowanie było ok. To właśnie wszystkie samochody były zbyt miękkie. Yeah, you too, kid. I guess I've been kind of lonely. You know, I mean, I love living here, but
I never made too many friends. I've been kind of stuck in my head. I don't get you. Yeah, you will. Just wait until you're my age. You got nothing but bad choices and worse choices behind you. W jaki sposób? And mistakes you haven't made yet, but know you're gonna make ahead of you. Yeah, you'll remember then. Sounds heavy. What happened? My old life. I was living in the Midwest, you know, up to absolutely no good. Then Amanda gets pregnant, she gets pregnant again. Suddenly, I got two kids and I'm running with maniacs. I was in a difficult position. Had to make some choices. And I did it. Got on with my life. That's that. Edycja plików gry to tak, to nie ma problemu, bo mówię, po prostu są zbyt miękkie zawieszenie miały samochody, wszystkie dosłownie. W Trójce się bawiłem właśnie edycją tych parametrów samochodów. Oh man, I am drunk as fuck. I hear you, man. Shit, I'm fucking drunk. Oh God, my stomach hurts. Don't try this at home. My kidneys hurt. My liver hurts. My eyes hurt. I can't feel my arm. I don't like myself very much. All right, this shit ain't fun at all. Shut up, man. Stop moaning. Jeez. Shit, you're giving me a headache. I gotta stop drinking. Maybe I should go to meetings. Yeah, you should go someplace. Any place but here. Well, I'm drunk. Shit. Whatever. Hey, good hanging out, man. When I get old, I wanna be just like your ass. Co, pojechał sobie? Nie. Co ja niby mam teraz zrobić? Ammunition. Kałach to kałach. Nie stać cię. Jezu, jakie ceny. Ja tu biedny. Trzeba by napaść na jakiś bank. Co, już wytrzeźwiał? Prawie się udało. Dobra, czy mam jakieś misje? Co to było w tą? Co ja tu mam teraz zrobić? Online. Zaloguj się. Niestety nie jestem nawet podpięty pod tego, pod neta w tym momencie. Teraz jakie są misje aktualne jakieś? Żadnej misji nie robię. Aha, czyli muszę to zrobić. Może być. Szkoda trochę, że biały, ale jak przeżyję. Wybredny nie będę. Jak jedziesz? Simple train. Kto tu postawi ten samochód? To nie Francja, że się na alejach parkuje. Wow.
co do tej kierownicy, to będę musiał Forza jeszcze uruchomić kiedyś. A to już nie dzisiaj. Co to za znaczek? To nie jest Ammunition. Czy jest? Jest, ale czym się różni, że jest strzelnica? Ja z kimś pewnie na split screenie bym sobie pograł, bo dobrze by się z tego streamowało. Aha, to się tym różni, że jest strzelnica pewnie. Nie stać się! A, no tak, bo wszystko wydałem na te. Mówię, nie mam konta tego Gold, więc przez tego, przez internet wszystkie odpadają na razie. Gry. Dobra, trzeba zaraz. O, widzieliście? Nie, to nie to. Myślałem, że to to. Zeszły tydzień. Aha, to jest to głównie wig ich, że tak powiem. Ja mam jakąś broń? A. Czy mogę na przykład zrobić to? All quality merchandise. I can perfectly assure that. Czy nie mogę wyjąć? Co? Jak to niby zrobić? No, jak to kasę teraz obrobić? Lipa jakaś. Zresztą już kasy wziąłem. No. Yeah. Ah. To mi się podoba. Stali ludzie, zostali. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wpierdzielić się tym autobusem w jakieś śmieszne miejsce. Na przykład w pociąg. No bez jaj. Twarde znaki moje drogowe. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Będą małe problemy na zakrętach. Przecież wyskoczyłem. Jaka lipa. Dobra, ile już nagrywam? 1,5 godziny.
O, to jeszcze chwilkę i zaraz się przerzucamy na jakąś inną grę. Tym jeszcze nie jeździłem. Wygląda jakiś... jakaś kupeta amerykańska. No, brzmi też ewident jak Amerykaniec. No fucking way, Firebird. Ewentualnie Camaro, one wyglądają prawie tak samo. Do wyboru do koloru. Preferuję pomarańczowego. No teraz to już ewidentnie jest Camaro. Samochód. Ma moc. Ale do wytrzymałych nie należy. Jakieś lepsze części, to może łatwiej jeździć. Dobra, już przerabialiśmy. Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Ostatnio nie wiem jakim cudem, ale jak robiłem tę misję, to rozwaliłem ciężarówkę. Przy próbie rozpoczęcia holowania. Chyba na tym w ogóle skończyłem nagrywanie pierwszego filmu. Ludzie. Bez jaj. Jaka kaleka. Jeszcze stracę samochód przez to. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Good, przynajmniej jestem pewiony. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something.
I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Oś tu kolejko. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car in San Andreas Avenue. Yo, we like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Hell no! I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? All right, baby. Back it up nice and steady. Nice and steady. No, jak to ma nie wydziałać? Chyba nie ogarniam. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. No właśnie. Whatever, they'll live. So I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. Może się urwać? And I remember you and JB before y'all was dopeheads. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Oh hell, we lost the car. Oj, tam od razu zgubili. Chciałem przyczepić na tył. Give mama what she wants. Look, enough with that shit, all right? Ain't a crime to let my man know where it's at. It's okay, really. I got this. I see you stalling for more Tanya time. All good, Franklin. Unhook that thing. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Lol, przestawili go? O, nowy postawili taki sam. Jednak czerwony, ten pomarańczowy lepszy.
like I give a damn. Spadowa, sama zajedziesz. O, z Michael jest coś z Franklina. No, troszkę go zarzuca. Czyżby koło się zablokowało? Chyba tak. O, któreś koło jest zablokowane. Wow! Lewo nie mogę skręcać. Tak, to chyba było koło zablokowane. O. Oh fuck. Że to jeszcze jeździ? Przejedzie. O, to był mój zderzek. Nie ma tak tył napęd. Jedzie ile wytrzyma. Nie no, realistyczne, normalnie samochód też by takie hojd miał na tył napęd. Gorzej, że w tej grze to nawet jak na przód ma napęd, że przód rozwalony to dalej jeździ. Wow, wow, to nie skręca. To nie hamuje. Ale to się tak gówno trzęsie. Wow. Mi się wydaje, czy gdzieś tu ten Veyron stał. Dobrze pamiętam? No Veyron to nie jest. Tak, to gdzieś ta okolica była. On na takiej zatoczce gdzieś tu stało. Ktoś kojarzy temat? Just remember, it's always 420 somewhere in the world. What's up? I'm totally organic. I'm totally fed up with all the stupid tourism. Dobra, potrzebuję czegoś tu do zwiedzenia okolicy. Get off that ride, home! Man, sorry about that! Ten też chęcią przygarnę. No, przynajmniej w tym GTA jest z czego wybierać. Banshee chyba już w GTA 2 było.
znajdziemy tego Veyrona. A może on się potem w grze dopiero pojawia. Bo on na pewno gdzieś tutaj jest. O Jezu. Myślałem, że to lepiej to trochę wyjdzie. Nie no, muszę go znaleźć. Czy już się kręcę w kółko? Tak, kręcę się w kółko. To też kabry jest. Biało czerwone. Wyronku, gdzie jesteś? Man, I'm sorry, fool. Acelera. Też musi dobrze dawać. To przed chwilą byłem. Tak, całe światło ma fajne. Nic chyba nie znajdziemy. Hey, you don't see me driving here? $150 an hour to fuck my wife in my old bed? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was na pewno był w GTA trójce. W dwójce prawdopodobnie też. It wasn't like that. Nie wiem, czy w jedynce nawet nie był banshee. Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Co to za samochód? You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife. Hey, we ain't gonna get that dude at this rate. Jaka mgła. Sh-
shit! Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Nie można było tak od razu. How you catch him? It wasn't hard. They were in my house, in my own bed, on top of each other. Man, this dude got some explaining to do. The whole thing was kind of self-explanatory, Frank. And what we're about to do won't need much context either. Shit, let's go coast the shit out this motherfucker. Okay, this is the turn. Hey, he in one of these fucking houses. He left his car. Check it out. Little prick's up there. Look. Oh, shit. Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts. Michael, bud! You got the wrong idea, man. He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tie a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, maybe you? Nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! You! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Here we go! Ha-ha! Let's see what happens! Dude, you are properly crazy! Boom! Give it some! Oh, shit! You see this shit, dog? Kolejka to powinna być kinetyczna. Man, I think that shit's coming down, man. Oh, hell yeah, homie. You know what time it is. Oh! I know. Yeah! I watch it. Oh. Fuck, man, fuck! History on YouTube. Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Skrót? Jasne, że skrót. Nie w tę stronę. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead man! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared. Well, powiedzmy, że tym już nie dojedziemy. Taxi. Are you kidding me? Kid, can you do something? All right, I'll try. Let's move. Where are you? Dobra, gdzie jest Franklin? What the hell? Zgubiłem Franklina.
Jop. Zostawiliśmy go. Nie, nie utopił się. Wiesz co, było napisane, że zostawiłem go w tyle. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Hey man, that's a mean looking motherfucking essays right behind me. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll try, man. Try. And all right. Hey, let's go. Let's leave them behind. Shit, man. Get rid of them. Push the pedal, man. We gotta move. Fucking idiot. Co nie mają? How you doing, Frank? Kulotworne te. Hey, fuck off! Aha, zabili. To będzie długa misja. No niestety sterowanie, strzelanie to jeszcze nie moja działka na padzie. Dobra, jak tam czasowo wygląda? Godzina 53, wiecie co? Kurczę, teraz nie, muszę skończyć tą misję, żeby zapisać. Troszkę lipa. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Będzie, będzie. Taką strzelankę muszę mówić. Dzisiaj podkładkę na podmyszkę sobie kupiłem. Trzeba mi to przetestować. Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Shit! We got some heavies on us, homie. Are you kidding me? Kid, can you do something? I'll give it a go, man. Keep driving. To był samochód. Pop that dude. We got a book, man. Go. What the hell? Dobra, koniec GTA. I'm out. Następnym razem tu misję zrobimy. Dobra, okej, to zasadniczo